Szanowny Panie Marszałku, Panie i Panowie Posłowie, dobry program i brak możliwości jego realizacji. Panie Wojewodo, Pan po prostu nie ma narzędzi do realizacji tego programu. To, że ten program nie jest podniesiony na właściwy poziom rządowy, wskazuje również fakt, że dzisiaj Pan siedzi osamotniony w ławach rządowych. To, że nie jest pełnomocnikiem minister konstytucyjny albo wicepremier, będzie dawało także podstawę do tego, żeby lekceważyć zgłaszane także przez naszą Izbę, przez panie i panów posłów propozycje i sugestie. Bo co pan z nimi zrobi? Do kogo pan się z nimi zwróci? Z tymi propozycjami, które tutaj padają. Pójdzie pan do premiera? Pan jeszcze nie miał szansy w tej kadencji premierowi przedstawić propozycji i problemów, które z realizacją tego programu się wiążą. W związku z tym proszę zaproponować. Podnieśmy ten program do rangi ważnego programu rządowego i niech na czele tego programu, pełnomocnikiem rządu, będzie minister konstytucyjny. Dziękuję.